Witam w czwartym odcinku omawiania Airbusa A320 w symulatorze Flight Gear. W tym odcinku kontynuujemy, będziemy teraz przygotowywali sobie kokpit. W poprzednim odcinku mogliśmy zobaczyć opcję tankowania, jak sobie tutaj ustawialiśmy ilość paliwa i mogliśmy tutaj też zobaczyć sobie hydraulika, jak działa. Otworzyliśmy też sobie tutaj drzwi dla pasażerów, trwa też załadunek już bagaży. Załadunek cargo. Co do drzwi, to jeszcze właśnie nie pokazałem tutaj tego ekranu. Tutaj w dolnym ICAM mamy też oczywiście przycisk. Ten ekran się akurat teraz domyślnie otwiera, ale mamy też, możemy go sobie wywołać przyciskiem door, czyli drzwi. Door łamane oxygen, czyli też tlen, bo widzimy też tutaj ciśnienie dla tlenu. I mamy tutaj tak wskazania, które drzwi są pootwierane. W tej chwili tutaj z przodu mam zarówno z lewej, jak i z prawej otwarte drzwi kabiny. Lewa strona drzwi kabiny i tylne drzwi załadunku bagaży. I wykonajmy sobie dalej checklistę, co my tutaj mamy do wykonania. Sprawdzamy Engine Master 1 i 2, czy jest w pozycji off. Tu są te dwa przełączniki Master 1, Master 2, są w pozycji off, jest OK. Tu jak pokazywałem wcześniej, te przełączniki otwierają też zawory dopływu paliwa do silników. Sprawdzamy też to pokrętło, czy jest w pozycji normal, to jest Engine Mode Selector. Tutaj na przykład weźmy sobie o ten widok kamery, widzimy, że jest w pozycji normal, także jest. O, teraz widzimy, że jest w pozycji normal, jest OK. Dalej dźwignia co do podwozia musi być w pozycji dolnej. Tu mamy dźwignię podwozia, jest na dole. Hamulec postojowy ma być wyłączony, off. Jest wyłączony, off. Dźwignia klap musi być w pozycji 0, jest w pozycji 0. Tutaj w dół mamy klapy wysunięte, w ten sposób mamy klapy podniesione, tak ma być w tej chwili. Speed brakes, czy tam spoilery właśnie są też schowane i takie pozycje mają być. I jeszcze disarm, tak, czyli w tej chwili są uzbrojone, mają być rozbrojone, także są rozbrojone. Jeżeli chodzi o tutaj przepustnicę, ma być w pozycji idle, jest w pozycji idle. Transponder mode w pozycji standby, tu jest nasz transponder. Przełączmy się na fotel pierwszego oficera. On tu ma lepszy dostęp do tego pokrętła. I widzimy, że jest w pozycji standby. Tutaj możemy sobie to zmieniać. Teraz jest na standby, OK. Dalej mamy radio control panel on, czyli włączymy sobie radio zarówno dla pierwszego oficera, to jest ten przełącznik, jak i po stronie kapitana. Tutaj jest to ten przełącznik, OK. Dalej ICAM recall check. Czyli sprawdzamy tutaj informacje o błędach z poprzedniego lotu, tak żebyśmy byli pewni, czy nie czy tutaj system komputerowy nie zgłaszał jakichś właśnie usterek, awarii w poprzednim locie, czy wszystko jest właśnie tutaj zrobione na cacy i wszystko nam działa. Żeby to zrobić, tutaj wybierzmy sobie ten górny panel ICAM. Tu będziemy mieli informacje i tu mamy przycisk recall RCL. Klikamy go i widzimy, że jest informacja normal, czyli nie ma żadnych informacji o błędach z poprzedniego lotu. Anti-skid switch na on. No i tutaj mamy ten przełącznik anti-skid i to jest jeszcze dodatkowo NW-STRG. To jest od nose wheel steering, czyli też ta kierownica, o tutaj ta, tak, do sterowania na ziemi kołem przednim. Do obracania nim. Także tutaj sobie to też włączamy i ma być w pozycji on, jest w pozycji on, teraz jest off, teraz jest on. No i anti-skid, czyli antypoślizgi, żeby nam się tutaj też, tak, system antypoślizgowy kuł. No i to działa tak, że gdy jest w pozycji właśnie on, to wszystko działa. Oczywiście też pod warunkiem, że jest dostępne zielone ciśnienie hydrauliczne. O hydraulice mówiliśmy sobie też w poprzednim odcinku.
bo to właśnie normalnie zielony układ hydrauliczny zasila hamulce. No i wtedy dostępny jest system przeciwpoślizgowy i dostępne jest sterowanie tych kół przednich za pomocą tej kierownicy. A kiedy jest w pozycji on, tak jak teraz, i zielona hydraulika nam nie działa, to wtedy żółte ciśnienie hydrauliczne przejmuje automatyczne zasilanie hamulców i wtedy też te właśnie antypoślizg pozostaje dostępny, ale mamy utracone hamowanie, znaczy nie hamowanie, tylko sterowanie kołem, tak za pomocą tej kierownicy, to wtedy nam nie będzie działało. A z kolei jeżeli i żółty, i zielony układ hydrauliczny nam padnie, będziemy mieli tylko niebieski, to wtedy hamowanie jest zasilane przez tak zwany akumulator hamulcowy. I ten akumulator hamulcowy dostarcza tak ciśnienia przez co najmniej 7 pełnych hamowań. I to, czy mamy dostępne te hamowanie akumulatorowe, jest dostępne tutaj. Tutaj mamy strzałkę i podpis AQ-PRESS, czyli czy mamy ciśnienie do tego hamowania przez ten akumulator hamulcowy. Tutaj mam na 0, więc nie miałbym hamulców. Gdyby mi padł układ żółty i zielony, to po prostu nie mógłbym hamować kołami, dlatego że nie mam tutaj naładowanego ciśnienia w tym akumulatorze hamulców. I jeżeli tutaj byśmy ustawili pozycję off, to co by się stało, to by wtedy żółte ciśnienie hydrauliczne zasilało hamulce. Też ciśnienie hamowania musi być wtedy ograniczone, aby uniknąć zablokowania się kół. Hamowanie właśnie różnicowe na orczyku byłoby dostępne za pomocą pedałów. Antypoślizg jest wtedy właśnie wyłączony i tak samo jest wyłączone sterowanie kierownicą tego kółka przedniego. Więc tak wygląda, gdybyśmy tutaj dali na pozycję off. No i my zostawiamy na pozycji on, żeby właśnie mieć te antypoślizgi i sterowanie kierownicą koła przedniego. I idziemy dalej. Tu może sobie ustawię ten widok. Kolejna pozycja to jest Flight Director On, czyli sprawdzamy, czy mamy włączony tutaj Flight Director zarówno dla kapitana, jak i dla pierwszego oficera. Jest OK. Tu też mam informację, że jest włączone. Jeżeli to wyłączę, to jest kreseczka, nie ma pierwszego. OK, jest włączone. Dalej uzbrajamy Emergency Lights, czyli światła awaryjne. Tutaj to znajdziemy w panelu górnym. Tutaj mamy Emergency Lights. Tak, Emergency Exit Lights. Muszą być w pozycji ARM uzbrojone, czyli po prostu włączą się automatycznie, gdy dojdzie do jakiejś awarii. Tak jest ON, tak jest OFF, a tak jest ARM. Tu możemy jeszcze klikać środkowym też przyciskiem myszy, żeby mieć odwrotną sekwencję klikania. Ale dobrze, jest uzbrojone. No smoking sign na on, czyli tu jest no smoking sign na on. Tak jest off, tak jest auto, tak jest w pozycji on, czyli domyślnie już jest na on. Tak, to oczywiście tutaj pasażerom pokazuje sygnalizację, że tak jest zakaz palenia. Następnie antyoblodzenie skrzydeł, jak i silników sobie wyłączamy na off. Tutaj mamy anti-ice i tutaj mamy nasze przełączniki co do skrzydeł. Tutaj jak widzimy, ten przycisk działa domyślnie trochę inaczej, czyli domyślnie jest off, jest wyłączony. Wciśnięcie go powoduje włączenie. Jest to włączenie oznaczone na niebiesko, także takie też tymczasowe. I silniki też musimy mieć off, także jest OK. Probe window heat auto off, to jest ten przycisk, domyślnie jest na auto, my możemy go ręcznie włączyć, także jest na auto i automat pewnie uznaje teraz, że trzeba to wyłączyć, więc jest off. I teraz sprawdzamy, czy mamy włączone paki. Tutaj mamy pak pierwszy i pak drugi i są w pozycji off, czyli musimy je włączyć, czyli kliknąć tutaj to i mamy paki włączone. I tu się teraz zatrzymamy z checklistą i omówimy sobie cały ten panel air conditioning. Tak, to jest tutaj mamy podpisane air conditioning, czyli właśnie, no tak po polsku mówiąc, klimatyzacja, tak? Mamy tutaj układ klimatyzacyjny, ale to jest też powiązane z całym tutaj układem bleed, jaki jest w samolocie zainstalowany. Żeby to sobie jeszcze zobrazować, warto włączyć tutaj w dolnym ekranie ICAM właśnie układ bleed.
Gdzie jest nasz bleed? Tutaj mamy przycisk bleed. I skoczmy z powrotem do panelu górnego. Tu troszkę może odzoomuję. I tu dajmy sobie na dół. Bleed, w ogóle czym to jest, jak to rozumieć tego bleed, tak? Bo to takie jakby najczęściej chyba spotykane tłumaczenie to jest krwawienie, ale oczywiście nie o to tu chodzi. Tu należy rozumieć to tak, że to jest upuszczanie powietrza z silników. Może też się kojarzyć z krwawieniem, bo można upuszczać krew, ale tutaj właśnie chodzi o upuszczanie powietrza z silników po to, żeby móc zasilać tutaj układy, wszelkie układy wymagające ciśnienia. Także działa to w ten sposób, że jeżeli działają nam silniki, tak, to one oczywiście tam sprężają powietrze. Powietrze oczywiście tam wpada do tego silnika. Następuje sprężenie tego powietrza. No i to powietrze jest po prostu pod wysokim ciśnieniem. I to powietrze jest upuszczane, tak, tam są specjalne zrobione odprowadzenia tego powietrza z silnika właśnie tutaj do układu bleed samolotu i tutaj na dole mamy to zobrazowane, gdzie mamy tutaj lewy silnik, tutaj mamy prawy silnik. No tutaj no, z silnika nie widać, ale widać te właśnie dwa podpięcia do silnika, z którego może być upuszczane powietrze. Pierwsze to jest IP i drugie HP. IP to jest od intermediate pressure, czyli takie ciśnienie pośrednie, i HP to jest high pressure, czyli wysokie ciśnienie. Chodzi o to, że mamy właśnie dwa ujścia powietrza, takiego pośredniego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia. To samo jest dla prawego silnika. Tu widzimy dodatkowo, że ujście wysokiego ciśnienia zawiera zawór i w tej chwili zawór jest odcięty, no co oznacza, że niepobierane jest tutaj, nieupuszczane jest powietrze z tego wysokiego ciśnienia. Tymi zaworami steruje automat, tutaj pilot w żaden sposób nie może tymi zaworami kontrolować. Także automat sam uznaje, kiedy potrzeba tego podwyższonego ciśnienia powietrza dostarczonego do różnych tutaj układów działających pod ciśnieniem, a w normalnym trybie zawsze działa ten IP, tak? Czyli to pośrednie ciśnienie, to zawsze jest podłączone. Dalej mamy zawór dla silnika pierwszego, jak i zawór dla silnika drugiego. W tej chwili zawory są zamknięte, bo silniki są wyłączone. Tymi zaworami sterujemy tutaj za pomocą tych dwóch przycisków, tak, dla lewego silnika engine 1 bleed. Teraz widzimy, że jest to kółko na zielono, czyli jakby tak, bo ja dałem off, więc tutaj nie ma żadnej usterki, tak, bo to jakby informuje, że jest usterka, ten kolor czerwony, ale usterka jest dlatego, że po prostu silnik tam nie działa, a nie, że coś się tutaj zepsuło z tym układem bleed. A jeżeli damy off, no to wszystko jest ok, tak, ręcznie daliśmy off, więc tutaj nas system informuje, że mamy zawór zamknięty. Dalej mamy, prawdopodobnie jest to Bleed Monitoring Computers, czyli taki komputer do monitoringu systemu pneumatycznego. I tutaj mamy informację, jaką temperaturę ma powietrze, które tutaj będzie wychodziło z silnika, oraz jakie ciśnienie ma to powietrze. No w tej chwili ciśnienie jest 0, temperatura jest taka normalna, standardowa, 15 stopni. Tutaj ta temperatura będzie powyżej 100 stopni, która będzie tutaj upuszczana z tego powietrza. No i oczywiście będzie miała też podwyższone ciśnienie, właśnie o to chodzi. I przekierowywane jest to dalej. I tutaj dalej mamy cały układ, tak zwany pack. I teraz właśnie te paki sobie musieliśmy włączyć. Jeżeli chodzi o paki, to znalazłem, że to jest rozwinięcie skrótu Pneumatic Air Cycle Kit, albo też inaczej Pressure and Air Conditioning Kit, czyli taki albo zestaw pneumatycznej cyrkulacji powietrza, albo inaczej zestaw ciśnieniowy i klimatyzacyjny. Także mniej więcej na jedno wychodzi. Chodzi mniej więcej właśnie o to, że to jest po prostu wymiennik ciepła dla naszej klimatyzacji. No i tutaj mamy właśnie doprowadzenie tego powietrza, gorącego powietrza pod wysokim ciśnieniem, jest tutaj doprowadzane do tego paka. Tutaj jest jeszcze dodatkowy zawór sterujący, czy to ciśnienie ma być niskie, czy wysokie. I tym zaworem sterujemy sobie tym tutaj pokrętłem, zarówno dla lewego, jak i prawego paka jednocześnie. Jest tylko jedno pokrętło. Domyślnie używamy stanu normal, ale tutaj i tak jest to wyłączone, bo silnik nie zasila nam tutaj układu i powietrze tutaj żadne nie dociera, więc tu widzimy też, że zawór jest zamknięty tą kreseczką i widzimy też, że jest kółko na czerwono, czyli jakby zawór nie funkcjonuje prawidłowo. Ale jakby to funkcjonowało prawidłowo, załóżmy tak, to mamy tutaj w
wpada nam tutaj gorące powietrze. A może najlepiej sobie to włączmy i zobaczmy, jak to działa. Okej. Mamy bleed. Tak, w tej chwili widzimy jakby działający układ bleed. Czyli widzimy, że powietrze jest tutaj dostarczane. W tej chwili jest też otwarty zawór wysokiego ciśnienia, dlatego że komputer uznał, że trzeba też dostarczyć podwyższone ciśnienie. Tu mamy temperaturę tego powietrza na wyjściu z silników. Jest to 170 stopni aż i ciśnienie wynosi 23 PSI. No i to powietrze wpada tutaj, to zawór jest teraz otwarty, jest w pozycji normal, więc jest ok. Teraz tym zaworem mogę sterować, dać, że chcę niskie ciśnienie tutaj wprowadzać do paka albo wysokie ciśnienie, zarówno też dla prawego, jak i lewego. No i to powietrze tutaj wpada, ono teraz wpada z temperaturą 110 stopni Celsjusza. I jak widać jest schładzane do minus 10 stopni Celsjusza. A to schładzanie polega na tym, że w kadłubie samolotu pod spodem mamy po prostu otwory, przez które czerpak łapie powietrze i to chłodne powietrze tutaj wychładza nam to powietrze dostarczane z silników. No i następnie to powietrze z tego czerpaka jest wyrzucane z tyłu samolotu. Tutaj jak damy widok zewnętrzny, to raczej tak, tutaj nic nie zobaczymy. Ale mniej więcej gdzieś w tych miejscach, tak, są wloty powietrza dla dwóch paków, czyli mamy dwa wloty powietrza i tu gdzieś z tyłu, bardziej tutaj na końcu powinny być wyloty tego powietrza, czyli zimne powietrze nam tutaj wpada, ochładza nam z kolei powietrze, które jest tutaj czerpane z silników. No i w ten sposób mamy taki, no, taką klimatyzację, mamy taki tutaj wymiennik tego ciepła. Tutaj dodatkowo jest też kontrola temperatury, tak, tu mamy też taki zawór, który mówi, czy temperatura na wyjściu ma być bardziej zimna, czy bardziej gorąca. No i dalej to powietrze jest tutaj kierowane do takiej jednostki mieszającej to całe powietrze pod ciśnieniem. No i dalej jest przesyłane do użytkowania. No a tym użytkowaniem to jest właśnie na przykład klimatyzacja, czyli właśnie to, żeby ludziom było tam komfortowo przebywać w tym samolocie. To ciśnienie jest też potrzebne do odladzania skrzydeł, czyli do systemu BUTS, do podtrzymywania ciśnienia wody, na przykład w toaletach, do zwiększenia ciśnienia w zbiornikach hydraulicznych, jeżeli jest taka potrzeba, do rozruchu także silnika, tych głównych silników jest to też potrzebne. Dlatego też mamy coś takiego jak APU bleed, czyli jeżeli silniki nam jeszcze nie działają, możemy zasilić układ bleed za pomocą tego pomocniczego silnika. Ale możemy też dostarczyć powietrze z ziemi. Mamy tutaj włączenie sobie Enable External Air. Wtedy takie naziemne tutaj połączenie nam się podłącza. Tu zresztą to widzimy, tu mamy też wskaźnik Ground. I to naziemne nam też tutaj wtedy zasila ten układ bleed. Jeżeli chodzi o sterowanie tutaj tym pokrętłem, to no jeżeli mamy mało pasażerów na pokładzie, to możemy dać właśnie spokojnie tutaj to pokrętło w pozycję low, czyli niskiego ciśnienia. Wtedy samolot może uznać, że właśnie tutaj odetnie nam to ciśnienie HP, wysokie ciśnienie. No i to jest też wskazane, dlatego że im więcej powietrza upuszczamy z silnika, no to oczywiście silnik będzie mniej wydajniej pracował, no bo jakby podbieramy mu to powietrze, które on tam sobie kompresuje, po to, żeby mieć tak odrzut w silnikach, a jeżeli mu to powietrze tam sobie upuszczamy, no to po prostu tak zwiększa się spalanie też i paliwa. Więc lot się robi mniej ekonomiczny, więc jeżeli damy low, to będziemy lecieli też bardziej ekonomicznie. Pozycja normal, przeważnie podczas lotu zostawiamy pozycję normal. Jeżeli mamy duże obłożenie, tak cały samolot jest wypełniony pasażerami, jest też bardzo gorąco, to przynajmniej będąc jeszcze na ziemi, warto tutaj dać podwyższone tutaj to ciśnienie. I tu tymi pokrętłami jeszcze ustawiamy temperaturę, na przykład dla kabiny możemy dać w pozycję cold, tak?
żeby tak, żeby mieć tutaj lepsze chłodzenie. Ale to sobie jeszcze zobaczymy te pokrętła za chwilę. Bo wracając jeszcze tutaj do tych przycisków i co my tu jeszcze możemy zrobić. Tu właśnie możemy wyłączyć paka i widzimy, że pak został wyłączony. Ta wskazówka stała się czerwona i wskazuje nam low. Przez to też, że został wyłączony, to mamy tutaj, że drugi pak zaczął działać domyślnie jako high, czyli będzie pobierał tutaj wysokie ciśnienie z silnika, dlatego że już działa tylko jeden pak. Także żeby zapewnić tutaj dostęp do dużej ilości powietrza, no to mamy teraz tutaj pobieranie wysokiego ciśnienia tego powietrza. Mimo że jest tutaj na pozycję normal i tutaj jak będę zmieniał, to to już nic tutaj nie reaguje, bo komputer uznaje, że ciągle potrzebuje tutaj podwyższonego ciśnienia. Jeżeli przywrócimy działanie paka lewego, to wszystko wraca do normy. I teraz te zawory reagują na moje polecenie. To też właśnie jest to, że to pokrętło jest taką, no taką prośbą. To nie jest rozkaz dla komputera, że tak ma być. Tutaj komputer sam lepiej decyduje, jak tutaj ten zawór ustawić. My tylko możemy sobie zażądać tutaj, że chcemy wysokie, albo że chcemy niskie, ale jeżeli dojdzie do jakichś usterek niespodziewanych czy czegoś takiego, to komputer sam decyduje, jak tutaj tym zarządzać. Tu też widzimy, mamy przycisk RAM R, czyli też możemy sobie awaryjnie otworzyć. O, ja to teraz otworzę. Widzimy, że otworzył się zawór RAM R, czyli właśnie taki, to też chyba nie jest zobrazowane tutaj w kadłubie samolotu, po prostu otwiera się wtedy, nie wiem, gdzieś w tych miejscach, otwiera się też wlot powietrza. Dzięki czemu, jeżeli paki nam nie działają albo nie działają nam silniki, to można tutaj uzyskać jakieś tam ciśnienie poprzez właśnie wlot powietrza z kadłuba. Tutaj widzimy, że teraz ten zawór jest otwarty, więc gdybyśmy mieli jeszcze odpowiednią prędkość tutaj oczywiście samolotu, bo teraz stoję na ziemi, to kółeczko stałoby się zielone i oznaczałoby, że ten RAM R działa. Ale ja to sobie wyłączę i mamy wyłączenie. Wyłączmy jeszcze silniki. Ja to zrobię może tutaj tymi przełącznikami na razie, ok? Tak, wyłączyło mi wszystko, bo zasilania też nie mam, dobra. Dajmy naziemne. I uruchommy na szybko jeszcze APU. APU jeszcze tak nie uruchamialiśmy, znaczy uruchamialiśmy wcześniej przy elektronice też, ale tak z checklisty jeszcze nie uruchamialiśmy, ale to zawsze tak na razie tylko tymczasowo uruchamiam, żeby też pokazać, jak działa ten układ na APU. I już słyszę, że APU się rozkręca. Więc tu mamy też tak, zawór APU już widać jest dostępny, wcześniej był tylko sam napis. Już mamy APU dostępne, czyli APU się rozkręciło. No i teraz, żeby nam APU zasilało też układ BLID, to właśnie musimy włączyć tutaj też ten przycisk. I widzimy, co się dzieje. Otworzył się tutaj zawór, podpiało się to już do paka pierwszego. Też tutaj otworzył się zawór cross bleed, który także tutaj zasilił paka drugiego. Tutaj układ uznaje, że musi pracować, pobierać wysokie ciśnienie. Mimo zaworu na low czy normal, tu się nic nie zmienia, dlatego że sam APU no nie jest w stanie dostarczyć tutaj wysokiego ciśnienia. Tak wysokiego jak silniki te główne. I tu mamy jeszcze przełącznik właśnie crossbleed. Tutaj widzimy ten przełącznik w działaniu. On teraz działa automatycznie, jest pokrętło w trybie auto, więc ten zawór jest otwarty. Automat uznał, że należy ten zawór otworzyć, żeby APU mogło generować też tutaj, przesyłać sprężone tutaj powietrze także do paka drugiego. My możemy zadecydować też, czy chcemy to zamknąć, czy otworzyć ten zawór. Dajmy sobie zamknięty. Widzimy, że zawór jest zamknięty i te dwa układy są od siebie teraz odizolowane. No i przez to pak drugi nie dostaje powietrza pod ciśnieniem, bo tutaj widzimy, że APU bleed dostarcza powietrze tutaj po lewej stronie cross bleeda, czyli będzie dostarczało domyślnie do paka lewego, a tutaj do paka drugiego, tak, po drodze jest zawór, który został zamknięty. No i jeżeli otworzymy też, to zobaczymy, że tak będzie to działało jak przy automacie, że zawór został otwarty i powietrze tutaj jest dostarczane też do paka drugiego. No i normalnie oczywiście zostawiamy w pozycji auto.
Czyli tutaj tylko w razie jakichś tam nagłych przypadków możemy tutaj to odcinać czy otwierać. Zobaczmy jeszcze sobie, czy tutaj będzie zobrazowane działanie tego zewnętrznego układu dostarczającego nam powietrze. Wyłączę Bleed APU. Tak, tutaj nie widać połączenia z ground a pakiem pierwszym, ale widać, że pak pierwszy działa i to oznacza, że ta jednostka naziemna zasila nam tutaj powietrze. Nie zasila z kolei do paka drugiego, mimo że jest w pozycji auto. No tak, musieliśmy sami otworzyć, ok. Czyli teraz widzimy, że ground nam zasila oba tutaj paki. Także automat tutaj nie wykrywa, żeby to podłączyć. A ciekawe, myślę, że powinien uznać, że powinniśmy to sobie podłączyć do dwóch paków. Chociaż nie wiem, czemu uznaje, że tylko do jednego. Także otwarcie tutaj tego układu tak spowoduje nam, że zewnętrzne zasilanie powietrza zasila nam teraz oba paki. I to nawet całkiem ładne, chłodne powietrze nam daje. Minus 35 stopni, nawet lepiej niż silniki. Przy silnikach mieliśmy tam minus 10 chyba. Mamy też ciśnienie 35 PSI. Także tak to wygląda, jeżeli podłączymy sobie zewnętrzne powietrze. Teraz wyłączymy i widzimy, że temperatura wróciła do 20 stopni Celsjusza, także klimatyzacja nie działa. Jeszcze uruchomię sobie na szybko silniki. Dajmy ready for taxi. Zobaczmy sobie tutaj z powrotem, tak, bleed, teraz jeszcze są koła, dobra, tak, układ nam działa, jest zasilany niezależnie z dwóch silników i zobaczmy sobie jeszcze tutaj condition, air condition, bo tutaj właśnie mamy też zobrazowane te zawory tutaj, te trzy zawory sterujące, czy powietrze ma być zimne, czy gorące, dostarczane do poszczególnych części kabiny w samolocie. I tak w AirBusie mamy podział na trzy części tej kabiny. Mamy kokpit tutaj, gdzie się znajdujemy teraz. Mamy przednią część kabiny pasażerskiej i rufową część kabiny dla pasażerów. I tu mamy zobrazowany gorący dopływ powietrza, który w sumie miesza się z tym chłodnym powietrzem dostarczanym przez paki. No i to powietrze wpada nam tutaj w te trzy części kabiny. Tu widzimy temperaturę na wyjściu tych wlotów powietrza z klimatyzatora. Czyli mamy w tej chwili 24 stopnie nam tam wpada do każdej z tych części. I u góry mamy temperaturę ogólną powietrza, jaka jest w danej części kabiny. Dajmy sobie na przykład, że chcemy zimniej w kabinie tutaj u nas w kokpicie, gdzie siedzą piloci. W tej chwili widzimy, że tutaj na wyjściu temperatura już spadła, mamy 18 stopni i temperatura tutaj otoczenia też będzie się ochładzać. Było 24 i temperatura spada. No i też widzimy jakby zmianę ustawienia tych tutaj wskaźników temperatury, ponieważ ja tutaj dałem na cold, to te wskaźniki, które są tak na środku ustawione, tak one z pozycji cold przeniosły się właśnie na środek, dlatego że tutaj dostarczane jest to gorące powietrze i tutaj chcemy chłodniejsze, a tu chcemy takie pośrednie, więc to jest teraz tak mniej więcej zobrazowane. Widzicie, możemy też tutaj manewrować każdym innym tutaj pokrętłem dla danej części kabiny. I tak pozycja cold oznacza mniej więcej 17-18, no tutaj 18 stopni Celsjusza. W tej chwili wszędzie tak mamy. Pozycja ta środkowa to jest około 23-24 stopnie Celsjusza. I w tej chwili właśnie
Tutaj temperatura na wylocie będzie, tak, rośnie do 24 stopni i będzie podtrzymywać teraz 24 stopnie w całej kabinie. A pozycja hot to jest 30 stopni Celsjusza, czyli bardzo gorąco. I teraz temperatura tutaj na ujściu powietrza powinna nam wzrosnąć do 30. Tak, mamy 30. I tu jeszcze dodatkowo mamy przycisk Hot Air, który odpowiada za ten zawór. Ten zawór w tej chwili działa, on jest, tak, widzimy, że jest otwarty. Czyli jeżeli chcemy go zamknąć, to należy kliknąć tutaj ten przycisk. I widzimy, że zawór się zamyka, tak, jest zamknięty w tej chwili. No i w tej chwili jakby gorące powietrze nie jest tutaj dostarczane. Przynajmniej chyba nie powinno być dostarczane tutaj do tego układu. I możemy ten zawór otworzyć i zawór się otwiera. Tutaj jeszcze w Airbusie powinniśmy mieć zobrazowany układ co do klimatyzacji luku bagażowego, ale ten samolot tego nie odzwierciedla. Dlatego też tutaj mamy panel dla luku bagażowego, ale jak widzimy, jak damy Ctrl-C, to widzimy, że tymi tutaj przyciskami ani pokrętłem nie możemy sterować. I także tutaj na rysunku nie mamy zobrazowanego tego luku bagażowego. A tutaj tak samo byśmy mogli sobie sterować temperaturą, jaka ma być w luku bagażowym. Tu byłby chyba zawór odcięcia gorącego powietrza. Tutaj mamy jeszcze przycisk izolowania wentylacji luku bagażowego. Domyślnie przycisk nic nie wyświetla, więc automatycznie działa. Tam są otwarte zawory wentylacyjne. Tutaj moglibyśmy sobie ręcznie kliknąć go i odciąć zawory wentylacyjne dla wentylacji luku bagażowego. To powinniśmy tam czynić, gdybyśmy mieli na przykład jakieś tam wykrycie dymu w luku bagażowym. No ale ten samolot tego nie oddaje. I mamy pokrętło, którym moglibyśmy sobie sterować, czy chcemy, żeby w luku bagażowym była temperatura tam odpowiednio zimna czy gorąca. I tu tak samo by to się wyświetlało, podobnie jak dla tutaj kabiny pasażerskiej. Też byśmy mieli narysowane temperatury, tylko tym razem dla luku bagażowego. I jeszcze jeżeli chodzi o paki, zobaczmy sobie kolejną stronę. To jest, tak, to jest dosyć obszerny temat. Pressure, tak, ciśnienie. Ciśnienie kabiny. Mamy cabin pressure, czyli ciśnienie w kabinie, jakie jest. I tutaj właśnie też mamy pokazane, że tutaj paki, pak 1 i pak 2, zasila nam ciśnienie, utrzymywanie ciśnienia po prostu odpowiedniego w kabinie dla pasażerów. Dzięki czemu właśnie nie musimy siedzieć w maskach w samolocie, bo to sprężone powietrze jest dostarczane właśnie, no dzięki temu, że jest sprężone, tak, to ono właśnie utrzymuje odpowiednie ciśnienie także w kabinie dla pasażerów i tutaj u nas w kokpicie. I tu mamy zobrazowany jakby kadłub samolotu, który jest tutaj właśnie, w którym jest utrzymywane odpowiednie ciśnienie. Tutaj mamy zobrazowane takie ujście tego ciśnienia z kabiny. No po to, żeby regulować właśnie tym ciśnieniem. Jeżeli chcemy właśnie tutaj zmienić to ciśnienie, to ten zawór się automatycznie otwiera, utrzymując odpowiednie ciśnienie. To jest sterowane ogólnie automatycznie. Tu jest właśnie przez na przykład SYS1 albo SYS2. To oznacza kontroler oraz ten SYS1, to jest na przykład kontroler połączony z silnikiem elektrycznym, który właśnie ma za zadanie kontrolować, czy ten zawór powinien być otwarty, czy zamknięty, jeżeli otwarty, to jak bardzo ma być otwarty i tak dalej. Jeżeli SYS1 padnie, to mamy zapasowy SYS2, czyli też kontroler automatyczny z silnikiem elektrycznym. A jeżeli i SYS2 padnie, to jeszcze mamy silniczek trzeci, którym możemy sterować ręcznie, żeby ten zawór tutaj otwierać albo zamykać. Do tego mamy tutaj panel cabin press, czyli ciśnienie w kabinie. Jeżeli chcemy ręcznie tutaj sterować tym zaworem, to powinniśmy najpierw włączyć sobie ten przycisk. On domyślnie działa w trybie auto, czyli automatycznie jest sterowany przez SYS1 albo SYS2. Jeżeli damy tutaj sterowanie ręczne, to teraz tym tutaj przełącznikiem góra lub dół możemy albo otworzyć zawór, albo go zamknąć. Tylko tutaj niestety jest mankament tego samolotu, że to akurat nam nie działa. I tutaj raczej nic z tym nie zrobimy, to zawsze działa automatycznie.
Tutaj mamy też zobrazowany zawór bezpieczeństwa, który też się otwiera, jeżeli tam tak jest jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj mamy wentylację, ale o wentylacji to za chwilę. Przejdźmy sobie tutaj do tych trzech wskaźników, które też właśnie dotyczą się ciśnienia w kabinie. Pierwszy wskaźnik to jest delta P i tu mamy ciśnienie podawane w PSI. Niestety ten samolot też tutaj nie oddaje jakby położenia tej strzałki i chyba też nigdy nie zmienia tej wartości, zawsze mamy 4,1. W każdym razie ta delta P pokazuje nam różnicę ciśnień, jaka jest między tak atmosferą na zewnątrz samolotu, na zewnątrz kadłuba, a wewnątrz kadłuba samolotu. No teraz jestem na ziemi, więc różnica ciśnień powinna być 0. Im bardziej będziemy się wzbijać, ta różnica ciśnień będzie rosła oczywiście, ale niestety symulator, samolot ten w sumie tego nie oddaje niestety. Także tutaj, no jak mówiłem wcześniej, są pewne mankamenty i niedociągnięcia i to niestety nam nie działa. Za to działają nam wskaźniki te dwa pozostałe, ale tylko liczbowo, też wskazówka się niestety nie porusza. Ale zacznijmy może od tego, tu mamy wysokość kabiny w stopach i wysokość kabiny jest to taka umowna wysokość kabiny, jaka jest ponad średnim poziomem morza. Czyli jakbyśmy byli na poziomie morza, to wysokość kabiny wskazywałaby nam 0. To by oznaczało ciśnienie te standardowe, powiedzmy 1013 hektopaskali. No i taki stan jest najlepszy dla pasażera, tak? Jeżeli wysokość kabiny będzie zerowa, tak? Bo wtedy to oznacza, że jesteśmy po prostu na lądzie albo bliska zeru, tak? Nie musi być zerowa, ale tak, na przykład jak teraz mamy 347, to też tak wszyscy raczej tutaj ludzie by się czuli komfortowo. No jakby o co tutaj chodzi z tą wysokością kabiny, to jest bardzo ciekawa rzecz, że właśnie jeżeli wzbija się samolot coraz wyżej, no to oczywiście tam ciśnienie jest coraz rzadsze, ale dzięki pakom, które ładują tutaj nam powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, w kabinie jest jakieś tam jeszcze względnie ciśnienie utrzymywane, tak że ludzie mogą tam wytrzymać, tak? Ale to ciśnienie też się zmniejsza. I ta wartość nam tutaj, ta wysokość kabiny pokazuje jakby odzwierciedlenie, na jakiej wysokości znajduje się wnętrze kabiny, tak? Jakie tam panuje ciśnienie w odwzorowaniu do wysokości. Czyli jeżeli samolot by leciał na wysokości na przykład 18 tysięcy stóp i tu by nam na przykład wysokość kabiny wskazywała 4000 stóp. No bo oczywiście kadłub jest, nie jest na tyle szczelny, więc on nie utrzyma, no nie tyle też szczelność kadłuba, ale też samo to, że paki pobierają te powietrze też z wyższych stref atmosfery, więc to samo powietrze też jest już troszkę, tak, ma ciśnienie trochę obniżone. No i to ciśnienie w kabinie też zawsze troszkę spada. I na przykład to odzwierciedlenie byłoby takie, że jakby tu było na przykład 4000 stóp, to by było tak, jakby człowiek wszedł na jakąś wielką górę, tak, o wysokości 4000 stóp i tak by się czuł, jakby był na tej górze, tak? Czyli by odczuwał pewną zmianę ciśnienia. No ale oczywiście nie jest to ciśnienie 18 tysięcy, tak, no, jakie byśmy mieli na wysokości 18 tysięcy stóp, na jakim znajduje się na przykład samolot. I tutaj jakby zaleceniem jest, żeby nie przekraczać wartości 8000 stóp, ponieważ ta wartość jest już niebezpieczna dla ludzi. Tutaj już tak, ludzie mogą nabawić się różnych chorób, więc tak jest takim bezpieczeństwem jest, żeby tutaj wysokość kabiny nie przekraczała 8000. I kolejna wartość to jest vertical speed, czyli prędkość pionowa, ale też kabiny. Czyli jak bardzo tutaj ciśnienie w kabinie przybiera na wysokości, można tak powiedzieć, tak? Czyli jak bardzo zmienia się nam ta wartość co do wysokości kabiny. I tutaj dla człowieka oczywiście komfortową sytuacją jest wartość bliska 0, a najlepiej 0. Czyli nie odczuwa różnicy ciśnień wtedy, tak? Jeżeli się wzbijamy, no to niestety to ciśnienie tam, ta różnica ciśnień będzie i będziemy też odczuwali tak nieprzyjemne, na przykład, nie wiem, może ukłucia w uszach albo ból uszu. I tutaj właśnie warto też zadbać może o to, żeby ta wartość nie była zbyt wysoka, żeby pasażerowie czuli się bardziej komfortowo. No i tu mamy wentylację. Jeżeli chodzi o wentylację, to tutaj wentylacja jest podzielona na wentylację kokpitu, gdzie siedzą piloci, jak i wentylację kabiny pasażerskiej. Wentylacja kabiny pasażerskiej raczej działa w całości automatycznie. Tu mamy panel co do wentylacji.
Tu możemy wyłączyć jedynie wentylatory dla wentylacji kabiny pasażerskiej. Oczywiście to jest wentylowanie też łazienek, kuchni i całej kabiny, gdzie po prostu są dwa wentylatory, które wyciągają powietrze na zewnątrz samolotu. Ale to nie mamy zobrazowane tutaj na diagramie, mamy tylko przycisk, żeby wyłączyć te wentylatory ewentualnie. A tutaj na diagramie mamy zobrazowaną wentylację wewnątrz kokpitu, gdzie z lewej strony po stronie kapitana jest otwór wentylacyjny wlotowy powietrza, a tutaj mamy otwór wentylacyjny wylotowy. Tutaj będąc na ziemi te zawory powinny być otwarte, tutaj widzimy, że jest zamknięte i prawdopodobnie symulator tego nie odzwierciedla. I dodatkowo tutaj mamy przyciski dla wentylatorów, mamy wentylator dmuchający i wentylator wyciągowy. I wentylator dmuchający tutaj odpowiada temu wlotowi powietrza, a wyciągowy wylotowi powietrza. Tutaj też normalnie, gdyby to dało się klikać, no, podświetlmy sobie to wszystko. To działa w trybie auto, czyli te wentylatory działają. Moglibyśmy sobie to wcisnąć, wtedy poświetla się napis override. I wyłączenie na przykład tej dmuchawy powodowało, znaczy kliknięcie override na dmuchawie powodowałoby wyłączenie, zamknięcie zaworów i wyłączenie tutaj dmuchawy przy zaworze wlotowym. Z kolei kliknięcie override na wyciągowym wentylatorze też spowoduje zamknięcie zaworu, ale nie spowoduje zatrzymania się wentylatorów. Wentylatory dalej będą działały. To też się tam używa w procedurach pożarowych albo gdy mamy dym w kokpicie. Także tutaj też są procedury na to, jak tutaj tymi wentylatorami powinniśmy operować. No ale ten symulator tego nie oddaje. O, nie to miałem kliknąć. Tutaj mamy jeszcze na ekranie informację Landing Elevation Auto 500 stóp. Cóż to jest? Chodzi też o to, że jeżeli byśmy lądowali na lotniskach, tak często może tak być, że możemy lądować gdzieś na lotnisku położonym wysoko, na przykład w górach, na przykład na wysokości 5000 stóp. No i wtedy jakby przy lądowaniu kabina tutaj, tak, komputer musi wiedzieć, jak dostosować tutaj ciśnienie kabiny, także jakby człowiek wysiadł z tej kabiny, to żeby też nie dostał jakiegoś tak uderzenia co do dużej zmiany ciśnienia, tak, jaką ma w kabinie samolotu, a jaka panuje na wysokości tego lotniska. Dlatego tutaj, no, tu domyślnie działa to automatycznie, tutaj automat sam dostosowuje tą elewację lotniska przy lądowaniu i utrzymuje to ciśnienie, jakie ma być w kabinie, poprzez ten plan lotu, jaki tam sobie ułożymy i wprowadzimy do komputera. Tutaj normalnie, jeżeli to zawiedzie, ten układ, dojdzie do jakiejś awarii, to pilot też może ręcznie sobie nastawić tutaj tą elewację lądowania tym pokrętłem, tak domyślnie z pozycji auto, ale możemy to przekręcić i sami sobie ustawić na przykład, nie wiem, wartość około 5000, koło piątki, tak, żeby właśnie ustawić elewację lotniska taka, jaka powinna być. Ale tutaj symulator tego nie oddaje, tu widzimy, że to pokrętło nie jest klikalne. No i jeszcze co do tutaj cabin pressure, mamy jeszcze trzeci przycisk, ditching. To oznacza po angielsku wodowanie, czyli wciskamy ten przycisk, jeżeli mamy awaryjne lądowanie na wodzie. Wciśnięcie tego przycisku powinno spowodować, tutaj symulator chyba tego nie oddaje, też wyłączenie wszystkich tutaj tych zaworów, tak żeby nam się woda nie dostawała, nie wlewała przez te wszystkie zawory. Tak samo ten ditching używamy, jeżeli włączamy sobie odlodzenie samolotu, znaczy polewanie taką substancją antyoblodzeniową, co też chyba już widzieliśmy w pierwszym odcinku, że możemy sobie włączyć. No w sumie teraz tego nie powinienem włączać, bo mamy pootwierane te drzwi, ale tu możemy sobie włączyć właśnie pojazd antyodrodzeniowy, który nas tutaj poleje takim płynem antyodrodzającym. To w żaden sposób nie przyspiesza, jak widzę.
Dobrze, nie będziemy na to czekać. W każdym razie ten ditching też należy wtedy włączyć, jeżeli używamy właśnie z tej opcji odladzania. No i tyle, chyba przebrnęliśmy tutaj przez omówienie sobie tych bleedów i klimatyzacji i ciśnienia w kabinie. I wracamy teraz do naszej checklisty. Ostatnio sobie, pamiętamy, tutaj włączyliśmy paki i kolejny krok na checklistie to jest właśnie ustawienie tutaj tych wentylatorów w pozycję on. One są automatycznie on i my ich tutaj w tym symulatorze nie możemy klikać w tym samolocie. Engine generators oba na on. Tak, tu się upewniamy, że jest to włączone. Oczywiście jest teraz fault, ale to dlatego, że silniki nam działają, ale ważne jest, żeby nie było off. Jest włączone. I kolejna pozycja to jest APU generator on, czyli sprawdzamy, czy tutaj też jest w pozycji on włączone APU gen. Jeżeli mamy off, to ma się nic tutaj nie świecić, ma być on. Pompy paliwa włączamy wszystkie. Włączamy sobie tu wszystkie pompy paliwa. O pompach paliwa opowiadałem już też w poprzednim odcinku podczas tankowania. Teraz powinniśmy sprawdzić, czy mamy naładowane ciśnienie tutaj aku press, czyli ciśnienie w akumulatorze dla hamulców. Jak widać, jest w pozycji 0. Żeby to naładować, powinniśmy włączyć żółty układ hydrauliczny. Możemy to zrobić, jak już tak powinniśmy wiedzieć z poprzednich odcinków, tutaj tym przyciskiem pompy elektrycznej. No widzimy, że strzałka zareagowała, ale chyba nie w tą stronę. Tak, ta strzałka powinna się normalnie ustawić tutaj w zieloną pozycję, co by oznaczało, że to awaryjne zasilanie ciśnieniem hamulców byłoby naładowane. No ale możemy uznać, że jest naładowane, chociaż ta strzałka mi się tu obraca w drugą stronę, ale podejrzewam, że to jest jakiś błąd w tym samolocie po prostu. Więc wyłączmy sobie teraz pompę, jeżeli to się naładowało. Dalej sprawdzamy, czy wszystkie tutaj GPWS są powłączane. Tu mamy panel GPWS. I widzimy, że wszystko jest włączone. Tutaj pierwszego przycisku nie możemy kliknąć. Tak, jest wyłączone. Tu jest jedynie odwrócona logika, że kliknięcie powoduje on. Ale ma być stan taki, że nic nie jest na przyciskach napisane. I GPWS to jest od Ground Proximity Warning System. Czyli to jest taki system ostrzegający pilotów o bliskiej odległości samolotu co do ziemi. Tak, czyli to są to systemy ostrzegawcze, że tak, tam pull up, czy jakieś tam inne wydaje komputer komendy zbliżające, tak jakby ostrzegające o zbliżaniu się do terenu. No i pierwszy przycisk podpisany terrain, czyli po prostu teren, to jest przycisk włączający nam EGPWS, a to jest od enhanced, czyli taki ulepszony system GPWS. On korzysta z globalnej bazy danych terenu oraz właśnie tak pobiera informacje co do wysokości samolotu i toru lotu, aby wyświetlić właśnie bliskość terenu i ostrzegać na tutaj wyświetlaczu NAV. Tak, czyli na tym NAV wyświetlaczu będzie nas ostrzegał o bliskości terenu. Informacje są podawane w takich schematach kolorów, które odnosi się do terenu a wysokości samolotu. Tutaj nie jestem pewny, czy to działa. Jeszcze nie widziałem, żeby tutaj coś mi tutaj wyświetlało. Przejdźmy sobie do kolejnego przycisku, bo dalej mam przycisk podpisany SYS, czyli system. No i ten przycisk po prostu włącza GPWS albo wyłącza. Oznacza to, że jak to wyłączymy, to nie będziemy dostawali żadnych tutaj ostrzeżeń od GPWS. Za to eGPWS będzie działał, tak? Ten terrain będzie zawsze działał. To się odnosi tylko GPWS-a. Tu może być też podpis na bursztynowo fault, co oznacza, że system nie działa. Kolejny przycisk to jest glide slope mode, czyli tryb ścieżki schodzenia. Normalnie jest włączony, tak jak teraz. Możemy sobie wyłączyć glide slope mode przyciskiem off. Dalej mamy przycisk flap mode. No i tutaj, jeżeli na przykład
system będzie nas ostrzegał, na przykład przy podejściu do lądowania, że nie mamy wysuniętych klap, tak, to wtedy będzie nam tutaj mówił, że too low flaps, czyli żebyśmy wypuścili klapy. Jeżeli nie chcemy, żeby nam tutaj system mówił, co mamy robić, to możemy to sobie wyłączyć. Tutaj przyciskiem mamy podpis wtedy off. I kolejny przycisk to jest landing flap 3, czyli konfiguracja klap do lądowania trzecia. No i tutaj jest podobnie, że jeżeli właśnie podchodzimy do lądowania w konfiguracji trzeciej z klapami wysuniętymi na pozycję trzecią, a nie w pełni wychylonymi, w pełni wychylone klapy to jest pozycja czwarta. No ale tutaj możemy sobie zażyczyć właśnie lądowanie na klapach trzecich, to wtedy też właśnie system będzie nam tutaj krzyczał, że too low flaps. Tu się akurat to włącza, czyli informuje się system, że lądujemy na klapach trzecich i żeby tutaj nas tutaj nie informował, że nie mamy klap wysuniętych. Także jedziemy dalej z checklistą. Dalej mamy sprawdzenie wszystkich tych komputerów flight controls, czy są włączone. O tych komputerach już sobie opowiadaliśmy w pierwszym odcinku przy fly-by-wire, czyli to są komputery kontrolujące tutaj stery lotu i wszystkie są włączone, gdy nic nie jest podświetlone, także wszystko działa, nie ma też napisu fault, czyli wszystkie komputery działają, jest OK. I kolejna pozycja to jest ustawienie ADIRS-ów w pozycję NAV i tutaj mamy ADIRS-y. Komputer wyposażony jest w trzy systemy ADIRS. Tu mamy kolumnowo patrząc pierwszy, po prawej stronie drugi i na środku trzeci. I to jest rozwinięcie skrótu AirData Inertial Reference Units, czyli takie inercyjne, czyli nie wiem, bezwładnościowe jednostki odniesienia danych powietrznych. No i każdy z takich ADIRS-ów składa się z dwóch niezależnych takich przyrządów, układów. Jednym z nich jest IR, a drugim ADR. I ADR to jest Air Data Reference, a IR to jest Inertial Reference. I tak, ADR dostarcza wszelakich informacji o powietrzu, takich jak temperatura powietrza, informacje o wlocie powietrza przez rurkę Pitota, informacje o powietrzu statycznym, informacje o angle of attack, czyli kącie natarcia. No i te wszystkie informacje są przesyłane do komputerów i dzięki temu pilot może tutaj na tym ekranie zobaczyć sobie tak wszelkie informacje właśnie o prędkości, o kierunku, wysokości, prędkości pionowej i tak dalej. I w tej chwili widzimy, że tutaj tych informacji nie mamy, tak? Wszystko jest na czerwono, dlatego że ADIRS-y są wyłączone. I ten drugi układ IR, wróćmy do panelu głównego, tak, tu mamy IR, wszystkie IR 1, 3 i 2. To jest właśnie ten układ inercyjny. No i ten układ IR dostarcza do tak komputerów takich informacji jak tor lotu, kurs, przyspieszenie, wektor ścieżki lotu, pozycja samolotu, tak wedle tam GPS-a, prędkość względem ziemi, wysokość lotu. Te wszystkie informacje dostarcza właśnie IR. IR działa niezależnie od ADR i te dwa IR, jak i ADR tworzą jednego ADIRS-a. Także tak to wygląda. I ADIR 1, ten na przykład z lewej strony, dostarcza informacje do tutaj kapitana, tak? Czyli dzięki działaniu ADIR 1 kapitan ma tutaj informacje wyświetlane. ADIR 2 dostarcza informacje do tutaj pierwszego oficera. A ADIR 3 jest takim ADIRS-em zapasowym. Ale tutaj zobaczmy sobie ten widok. Tutaj mamy jedno pokrętło udostępnione, tak, jedno z tych czterech akurat, dotyczące się ADIRS-a. I jeżeli na przykład padnie ADIRS pierwszy, to możemy tutaj wybrać, który te trzeci ADIRS ma zasilać którą stronę, czy właśnie stronę kapitana, czy pierwszego oficera. Jeżeli padnie nam właśnie pierwszy, to możemy przestawić ADIRS trzeci na tutaj kapitana, co oznacza, że kapitan z powrotem dostanie informację na wyświetlaczach dzięki właśnie ADIRS-owi trzeciemu. No i podobnie do pierwszego oficera, tak, możemy, jeżeli padnie ADIRS drugi, możemy przestawić ADIRS trzeci na tutaj stronę pierwszego oficera. No i w tej chwili wszystkie ADIRS-y mam w pozycję off, co możemy tutaj zobaczyć. Nie wiem, czy da się to jakoś lepiej ująć kąt kamery. Ok, może tak będzie lepiej. Tu jeżeli jeszcze sobie włączymy podświetlenie wszystkich świateł na przyciskach, wszystkich napisów,
to widzimy, że może nam się tutaj podświetlać napis fault, czyli że dany IR czy ADR jest uszkodzony. Tego nie można klikać, niestety, tu można też by wyłączyć IDR-a, ale ten symulator tego nie oddaje, ale możemy tutaj wyłączyć ADR-a, tak, ten przycisk jest klikalny. Jeżeli sobie to wrócę tu z powrotem, dobra, mamy teraz, że tak, mogę sobie wyłączyć ADR-y, ale IR-ów nie mogę wyłączyć, symulator, samolot tego nie oddaje niestety. I tak, pozycja, tak, pierwsza to jest oczywiście off, czyli wyłączone i te, tym samym też ADIRS-y nie są zasilane, nie pobierają prądu i włączamy sobie ADIRS-a pierwszego w pozycję NAV. Tutaj błyskają nam lampki, ale to jest OK. Podświetla się też on battery, czyli to informuje nas, że pobierane jest zasilanie z baterii przy uruchomieniu danego ADIRS-a. Dalej uruchamiamy pozycję NAV drugiego i uruchamiamy w pozycję NAV trzeciego ADIRS-a. I pozycja NAV już zapewnia właśnie, że dostarczany jest tam prąd do tych ADIRS-ów i one zaczynają działać po prostu normalnie. Czyli przy normalnym operowaniu używamy tutaj pozycji NAV. No i mamy jeszcze pozycję tutaj tą trzecią ATT. To jest od Attitude, czyli taki tryb nastawny. No i ten tryb zapewnia tylko dane dotyczące kursu i wysokości. Jest tylko używany w przypadku właśnie utracenia zdolności nawigacyjnych samolotu, więc wtedy przestawiamy to sobie w ATT. No ale tak, zawsze normalnie i przeważnie tutaj w tym symulatorze zawsze przeważnie będziemy używali trybu NAV. Dobrze, ADIRS mamy włączone i też mniej więcej wiemy, do czego służą. Dalej mamy Communication Radio Set, czyli ustawienie sobie odpowiednich częstotliwości dla radia. No, a propos ADIRS-ów, już widzimy, że tutaj dostaliśmy pewne informacje. Mamy prędkość, mamy wysokość, jeszcze nie mamy prędkości pionowej i headingu. Tak, ale powoli ADIRS-y tutaj zaczynają działać i zbierają informacje zarówno o położeniu samolotu, jak i o stanie tutaj powietrza wokół samolotu. OK, zobaczmy radio. No jeżeli chodzi o radio, tutaj w sumie powinniśmy się dostroić do jakiegoś ATC, na przykład do clearance i poprosić o pozwolenie, znaczy w ogóle o pozwolenie na lot IFR wedle instrumentów, bo do lotu IFR powinniśmy właśnie składać plan lotu do wieży kontroli lotów i prosić o pozwolenie na taki dany przelot, jaki jest wedle planu. No oczywiście ustalamy, tutaj jest taka umowa, że my będziemy wedle tego planu lecieć. Zobaczmy sobie, czy coś tutaj powie nam Spoken ATC. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is CLNC Delaware clearance, QNH 1016 or 30.2 inches, taxi to holding point runway 15, contact tower at 118.30 when ready. No okej, dostaliśmy takie tylko informacje o ciśnieniu i z jakiego pasa możemy startować i żeby się przełączyć na ground, kiedy jesteśmy gotowi. Także tutaj jakby nie mamy jakiejś informacji o potwierdzeniu naszego planu lotu. Ten symulator tego tutaj domyślnie nie oddaje, przynajmniej ze sztucznej inteligencji. Mielibyśmy to zapewnione zapewne bardziej, jeżeli byśmy tutaj latali multiplayer i rzeczywiście jakieś osoby by obsadzały tutaj wieże kontroli lotów. Ale ja tutaj jestem offline w tej chwili. No i to będzie tyle w tym odcinku. Tutaj sobie przerwiemy ciąg dalszy. Tutaj mamy jakby przygotowanie podstawowe kokpitu zrobione. Kolejną rzeczą w kolejnym odcinku, którą sobie powiemy, to jest tutaj omówienie tego przyrządu MCDU, czyli tego komputerka. Będziemy tutaj wprowadzali wszystkie informacje niezbędne do przelotu. No to też jest jakby kolejna część przygotowania kokpitu, ale to już będzie też dłuższa sprawa, więc tutaj przerwę już nagrywanie, bo i tak ten odcinek zawierał wiele informacji. Także nie przedłużając, to tyle i do następnego. Cześć Wam!